Dzień dobry Państwu! Dzień dobry! To jest Krzysztof Stanowski. To ja, Krzysztof Stanowski i to jest Robert Mazurek. Dzień dobry, to my i w związku z tym zaczynamy. Szanowny Robercie, wiem, że o tym już rozmawialiśmy, ale temat jest ciągle gorący. Nawet bym powiedział, że sytuacja wrze. Mianowicie chodzi mi o papieża Franciszka. No, mam wrażenie, że wszystko powiedzieliśmy. Papież jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, jak się okazuje. Tego się boję. Co jakiś czas udziela wywiadu. Aktualnie powiedział, że za wojnę na Ukrainie odpowiada szczekające NATO. Może odpowiadać. To może, wiesz, ma wszystko wyjaśnić. A poza tym... W ogóle to szczekanie to w historii świata jest straszna rzecz. Pamiętasz, jak my szczekaliśmy w 1939, nie? No wiesz, ja to już użyłem tego porównania, ale szczekający Jezus bardzo sprowokował Poncjusza Piłata. W ogóle nie szczekajcie. Znaczy, przestańcie w ogóle szczekać i wkurzać tych ludzi, którzy mogą was po prostu zmieść z planszy. To ujadanie jest po prostu nie do wytrzymania. Wszystko, co już powiedzieliśmy o papieżu, pozostaje w mocy. Mnie tak naprawdę zaczyna zastanawiać jedna rzecz. Dlaczego? Bo już nasze oburzenie tymi bzdurami wyraziliśmy. Natomiast pytanie, dlaczego on to mówi, jest pytaniem, które sobie zadaje. No bo nie jest to facet, który możemy powiedzieć, że jest ofiarą propagandy. Nie. On ma pełną wiedzę. Tak. Oczywiście pojawiają się tłumaczenia, on jest z Argentyny. Ja rozumiem, że to może... Ja przynajmniej jednego Argentyńczyka lubię. I nie wydaje mi się, żeby to jakoś było, że jesteś naznaczony, jesteś Argentyńczykiem, wygadujesz głupoty. Właśnie, ja też nie wiem, co to ma znaczyć. Najzabawniejsze jest tłumaczenie, że on mówi po włosku, a to nie jest jego język, więc tam popełnia lapsusy. Nie chciał powiedzieć tego, co powiedział. Tak, oczywiście, że nie chciał. Zostało to... Tak zwany włam na konto, ale w wywiadzie prasowym. Albo w Twitterze. Też. To zabawne, tak. Bo zdaje się, że papież Bergoglio jest Włochem z pochodzenia, chociaż z Argentyny. No i zdaje się, że on w domu mówił po włosku. Biedny Wojtyła, który w domu jednak nie mówił po włosku, jakoś nie miał problemów z tym, żeby po włosku się wypowiedzieć i powiedzieć, co chciał powiedzieć. A temu się przydarza. Ale wiesz co, czekaj, bo zupełnie serio. No to pytanie mnie, może ktoś z was jest mądrzejszy i mi to jakoś wyjaśni, bo ja już różne hipotezy stawiałem, że może on jest po prostu hipisem. Tak, z takim, wiesz, serio autentyczny. A czy każdy hipis jest głupi, czy co? Nie, że każdy hipis uważa, że każda wojna zła, wojna jest zła i to nieważne, czy ty strzelasz, czy do ciebie strzelają, wojna jest zła. Okay. Ale to jest gorzej, no bo przecież papież nie mówi, każda wojna jest zła, tylko mówi, ja bym pojechał do tej Moskwy, a do Kijowa to się nie wybieram. No tak. Przepraszam, no. Powiedz mi, jakbyś był mieszkańcem Kijowa. Ukrainy generalnie. Tak, to co bym o tym myślał? To co byś myślał dzisiaj o kościele katolickim? Myślę, że myślałbym jak najgorzej, wiesz, że to banda z zachodu... Ja myślę, że pomyślałbym po prostu, że oni są ogrzewani ruskim gazem w tym Watykanie. I że najbardziej to się tego boją, że będzie im za zimno. No nie wiem, co bym sobie pomyślał. Pomyślałbym na pewno, że ten Zachód to nas nigdy nie rozumiał i jak widać Kościół Zachodni również nas nie rozumie. A może Putin ma haki na niego? To byłoby zbyt proste, tak. Wiesz? Tak, że ma na Prymitywne niego haki. Prymitywne wytłumaczenie. Tak, tak, tak. Że on gdzieś tam na Ibizie, wiesz, w jakimś hotelu, coś. 85-letni papież, tak? On już ma 85? Tak. Dobrze się trzyma. Chciałbyś powiedzieć, no tak. Nie, słuchaj, ja nie potrafię tego wyjaśnić i myślę, że nikt nie potrafi tego wyjaśnić. Znaczy jest osoba, która mogłaby... Ale jest to ohydne. Tak, jest to głupie. Ale ty co niedzielę chodzisz do kościoła i powiedz mi, czy to nie zohydza ci kościoła w Polsce również? Zwariowałeś? Pytam. A ty myślisz, że ja się mam modlić do papieża? Pytam się. Nie, w najmniejszym stopniu. Okej. Okay. Znaczy... A jakie masz podejście w ogóle? Bo rozumiem, chodzisz do kościoła dla Boga, ale jakie masz podejście ty, a to jest do... wywiad ze mną?
Tak. Jakie masz podejście do księży? Bo księża też mówią czasami jakieś głupoty. Ale bo jakby ci tu powiedzieć, chrześcijanie nie uważają, że księża są nieomylni. Mhm. Nie uważają też, że są ze słońcami bogów. Mhm. To nie są goście z Olimpu, którzy zeszli na ziemski padł. Nie, to są ludzie, którzy czasami jak potłuczeni. Tak samo jak ty czy ja. Mhm. I w związku z tym mam do nich takie samo podejście jak do kierowców taksówek i jak do, nie wiem, sklepikarzy. Rozumiem. Ja dawno nie byłem w kościele, muszę się przyznać. A taksówką jechałeś? Jechałem niedawno. No i taksówkarze też czasami bredzą. Oczywiście, że tak. Ale dalej na przykład mówi się, że tam módlmy się za papieża Franciszka. Cały czas się modlimy. I modlisz się o to? Oczywiście. Ja się mogę nawet modlić za Putina. I o co się modlisz? O zlitowanie boskie na przykład. Okay. Żeby Bóg mu wybaczył. No, żeby nam też wybaczył. Krzysztofie, jest osoba, i nie jestem to ja, która może tę sytuację zmienić. O. Która może sprawić, że papież zrozumie swoje błędy. Że papież przejrzy na oczy. Że papież po prostu... Któż to taki? Jest taka postać. Podjęłam decyzję. To jest czyli kobieta. Tak. Dobrze. Lecę do Rzymu nawrócić Franciszka. Zamożna kobieta, bo leci do Rzymu. Uwaga, ktoś to musi zrobić. Ktoś czyli kobieta musi, zdecydowana. Czyli charyzmatyczna osoba o dużej wierze w samą siebie. Liderka. Liderka. Ona sama pojedzie. To musi być Marianna Schreiber. Schreiber. Owszem, Marianna Schreiber. Ta-dam, ta-dam. Franciszku, doigrałaś się. Ona leci do niego? Tak. On dolecić do niej nie może. Znaczy, to jest dość dziwna historia, bo napisała, podjęłam decyzję, lecę do Rzymu nawrócić papieża, Franciszka, ktoś to musi zrobić, tralalala. A czy będzie druga część pod tytułem Nie przyjął mnie? Na przykład, nie, właśnie, jestem w Rzymie, gdzie on jest? Był filmik, idzie ona tam po tym Rzymie i napisane jest po audiencji, ale nic, nie widać. Może spotkali się tête-à-tête, bez udziału kamer. W każdym razie, że myślę, że... Znaczy wiesz, ja powiem ci tak. Jak się zapewne wszyscy zorientowali, mamy bardzo krytyczne zdanie o papieżu. I o Marianie. Nie, o Marianie mamy entuzjastyczne. Ja mam entuzjastyczno-ekstatyczne. Natomiast uważam, że kara w postaci spotkania z Marianą byłaby dla papieża zbyt surowa. I to podpada pod konwencję genewską o zakazie tortur. Wyobrażasz sobie, jesteś papieżem. No, jakaś pani do pana. Gadasz głupoty, masz 85 lat, no zdarza się, no przepraszam, no jakaś pani do pana, wpuść cię. Stary, nie ma takiej opcji. A może ona to zrobi? No. Może ona go nawróci? Znaczy, myślę, że jeżeli ktoś, to ona. Że on gotów jest powiedzieć teraz absolutnie wszystko, potem weź się ode mnie tę kobietę. Ale wiesz co, muszę ją pochwalić. Ja też. Ale nie za to akurat. Gdyż starła się ostatnio z pani Marianna. Stop. Stop. To o tym masz mówić. Tak. Ja tylko chciałbym najpierw, bo ty zaraz... Zmienię temat, to, wiem. Tak, tak. Przepraszam. Bo to jest poważny program. Tak. Teraz poważna analiza. Bo my tu sobie gadu-gadu. Ale w tę sobotę, właśnie dzisiaj, ma się odbyć... To jest bardzo skomplikowane, bo pani Marianna nie podaje dat i terminów dokładnych, ale pisze, że w sobotę będzie kongres założycielski Mam Dość! I wiesz co? I to co? Mnie zafrapowało. Idziesz? To nic. Myślę, że i ty będziesz. Ale zafrapowało mnie, kto oprócz nas chciałby się tam zapisać? Czy są tacy ludzie, którzy by chcieli należeć do partii Marianny Schreiber? Będziemy po prostu na bieżąco. Do programu będziemy mieli tematy chociaż. Ja uważam, że powinniśmy się zapisać i mówić na bieżąco, co się dzieje wewnątrz partii Mam Dość, gdyż ta partia z założenia ma być bardzo otwarta. I... Na takich ludzi jak my. Partia Mam Dość 2023 to coś nowego. Coś, co spełni potrzeby osób młodych, osób starszych, osób pokrzywdzonych. Osób, które czują się zaniedbane. Osób LGBT+. I wreszcie każdej osoby, która ma dość tego, co się dzieje w Polsce. Będziemy w dobrym towarzystwie wszystkich odklejeńców, pomyleńców. Ale słuchaj, czy to nie jest dla nas korzystne? Bo na przykład tak. Mówią o nas, o to tam pisiory na przykład. No. Nie, oni to są pisiory. A my powiemy, nie, my należymy do partii Mam Dość.
ale jak się mówi platforma, platfusy, PiS, pisiory, to na mam dość, jak się mówi. Mam dościowcy. Słabe, mam dościory, no jakieś takie słabe. Szlejbery. Słuchajcie, dobrze, to może wy wymyślicie, kim zostaniemy skrzyżowani. Ja się zapisuję i zachęcam was również do tego. Ja nie do głosowania, tylko do zapisywania. Jeśli można mieć podwójne obywatelstwo, to można mieć też podwójne członkostwo. Ja założyłem Koło Młodych PSL-u Warszawa Mokotów. Uważam, że moim programem jest jeszcze więcej wiochy. I chciałbym się zapisać również do partii Mam Dość. Ale to nie, to robimy to po prostu. Mamy dość. Mam tego dość! I teraz chciałem panią Mariannę pochwalić. Już mogę, czy nie? No, jako naszą panią prezes? No teraz w zasadzie muszę, a nie mogę. Znaczy, jestem zobowiązany, by to robić, pani Marianno, pani prezes. Chciałem panią pochwalić za starcie z Jarosławem Jakimowiczem, gdyż nie wiem, czy wiesz, ale na ulicach Warszawy, niedaleko miejsca, w którym mieszkasz, nawet bym powiedział tuż koło ciebie, w twoim bliskim sąsiedztwie. Vis-a-vis ruskiej ambasady. Tak, no bo ty tam mieszkasz, nie że w ruskiej ambasadzie. W ruskiej ambasadzie, ale oczywiście, tak, blisko. Tak. Płacą mi w rublach transferowych. Jarosław Jakimowicz dokonał spektakularnego czynu. To znaczy tym razem nie okradał żadnego grobu, ani nie handlował żadną 14-latką. To co to jest, za spektakularny czyn? Jest to jakiś, nie, ale jest to jakiś postęp w jego życiu. Albo upadek. Upadek gangsterski? Co to mogło być? Trochę, no to co on takiego zrobił? Trochę został lamusem. Wiesz co? Najpierw podwędził krzesło, ale chyba oddał, więc to już też... Czyli nie podwędził, no. No. Wypożyczył. Wypożyczył krzesło, na które się dumnie wspiął, aby zdjąć flagę LGBT. Tęczową. Flagę tęczową, tak. Gdyż uznał, że cytuję, takie gówno i szmata nie może wisieć. Teraz wam chcę coś pokazać, co czymś interweniuje od dwóch dni. To jest ta flaga. To jest ta flaga. Nikogo to nie interesuje. Ja jestem trochę za niski, ale ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że jestem pomysłowym człowiekiem. I nie ma takiej sytuacji, w której bym sobie nie poradził. Tu jest moja zaprzyjaźniona knajpa. Mogę krzesełko na chwilę jedno pożyczyć? Na 3 minuty? Dobra, dziękuję. Przed chwilą podskakiwałem, jak głupi zając do tej flagi. O, i to jest to gówno. To jest to gówno, które sobie poleciało tam. A czy on się wspina po balkonach również? Bo na przykład na mojej ulicy są takie balkony, gdzie ludzie sobie przystroili swoje tam balkony, czy coś tam również flagami właśnie tęczowymi. Mhm. I zastanawiam się, nie żebym, ja tam tych ludzi nie znam właściwie, więc nie żebym się o nich specjalnie martwił, nie są to moi bliscy w każdym razie, ale czy on się będzie włamywał na balkony i też im zdzierał flagi? Biorąc pod uwagę, że do zdjęcia flagi, która wisiała na wysokości niespełna 3 metrów, potrzebował wypożyczyć krzesełko, to wydaje mi się, że balkony są bezpieczne. Będzie podjeżdżał tym wozem strażackim i się bohatersko wspinał. Nie myślałeś o tym w ten sposób? Kurz, ale to było fajne, tak wiesz, że wieszasz flagę i pojawia się Jakimowicz na przykład, że to taki sygnał, jak Batmana wzywałeś kiedyś poprzez wyświetlanie na niebie jego symbolu, to tak wystarczy flaga i jest Jakimowicz. W każdym razie Jakimowicz... No dobra, Jakimowicz tę flagę zerwał, zostawił. Zerwał, nagrał filmik, jaki on jest w ogóle, nie zgadza się na to, tak, nie zgadza się, tak, żeby takie gówno i takie szmaty wisiały na ulicach Warszawy. No dobra, i dobra. Zerwał, no. Zerwał tę flagę. Muszę powiedzieć, że pan Jakimowicz mi zaimponował tym, jaki jest zawzięty w tej swojej krucjacie, tak, anty-LGBT, co się trochę kłóci z jego filmikami z dawnych czasów, gdy wyglądał... Za surowo, za surowo. Wyglądał dziwacznie czasami. No dobra, pokażemy ten filmik, co? Pokażemy. Calvin Klein to jest Myszka Miki przy nim. Jaro! Jakimowicz! On ma trochę drewne stopy! Tak, Jarek ma na sobie piórko, ponieważ on bardzo lubi taki być delikatny i powabny. Skarpetki to są takie bardzo wyjściowe. W tym roku pasują również do garniturów, jak i do spodni krótkich, właśnie. Proszę zwrócić uwagę na motylka! Na motylka, tak. Motylek jest w odpowiednim miejscu. A jaki ma to związek z Marianną? Gdyż Marianna powiedziała...
ty, Jakimowicz, weź się odwal od innych ludzi i ja tą flagę zawieszam z powrotem. I zawiesiła. Przytaszczyła taką drabinę. Nie wiem, skąd ona ją wzięła w ogóle, bo dzisiaj drabiny są takie lekkie, aluminiowe. Nie wiem, czy może... No, takie wiem. Aluminiowe chyba. No, mam taką w domu. Ale to leciutkie. A ona taką starą, drewnianą, spruchniałą tak na oko, przytaszczyła. Byłem pełen podziwu. Wyglądała ta drabina, jakby miała ważyć ze 30 kilo, ale miała ją. Nie musiała wypożyczać krzesełka z knajpy? Wlazła na drabinę, zawiesiła flagę. Zawiesiła. Zaufanie do drabiny to podstawa. Jest na swoim miejscu. Stary, po prostu to mi przypomina Marianna... zabawy harcerskie, takie podchody, wiesz? Tak. Zajumali nam sztandar, orany rety. Ale Marianna ma dość Jakimowicza i brawo. To jest nasza pani prezes. Ja jestem dumny, że jestem członkiem tej partii. Już tak obwieszczam, bo... Ja też czuję. Jestem dumny z tego, że jesteś członkiem. No ale tej to partii. Było śmieszne. Aha. Tej partii. A ja jestem jej członkiem założycielem. Taki jestem. Mhm. Mam dość. Krzysztofie, bo zarówno pan Jakimowicz, jak i nasza pani prezes, no i przede wszystkim jak i papież Franciszek, to postaci bardzo znane. Ale są też bohaterowie drugiego planu, że się tak wyrażę, a jednak warci naszej uwagi. I taką bohaterką jest dla mnie pani Agata Pomianowska. Pani Agata Pomianowska jest sędzią Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów. No, ja jestem z Mokotowa... Nasz kanał się mieści na Mokotowie. Czyli możemy mieć kiedyś do czynienia z panią Agatą, więc proponuję ją chwalić. Będziemy ją chwalić, tak. To znaczy moja osoba będzie ją chwalić, a ty będziesz, jak rozumiem, przytakiwał. Tak. Bo pani Agata Pomianowska dokonała takiego... Ona teraz sądziła w pewnej dość ważnej sprawie, o tej sprawie za moment. Natomiast z czego jest znana pani sędzia Pomianowska? Otóż ona był kiedyś taki rajdowiec... Amator. Robert N., pseudonim Frog. Dzień dobry, witam was serdecznie wszystkich. Który sobie jeździł po Warszawie i nie tylko, w zasadzie po całej Polsce, bardzo szybko samochodem i robił sobie jaja z policji. A potem się ukrywał w ogóle. Ukrył się, zdaje się, w jakiejś Anglii czy gdzieś. Tak. Dobra, Frog generalnie miał wszystkich w trąbie, nikt nie był w stanie za nic skazać, ale pani Agata Pomianowska, zuch dziewczyna, ona go wzięła i skazała. Brawo, pani Agato. Pani sędzia skazała Froga za, uważaj, za jazdę po Kielcach, bo tam robił złe rzeczy. Ale uniewinniła go za jazdę po Warszawie. No ja pamiętam to, że on panował cały czas nad samochodem, w związku z czym nie istniało zagrożenie. Tak, oskarżony nie wyczerpał znamion sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, ponieważ pomimo brawurowej jazdy, poruszając się z dużą prędkością i powodując dezorganizację na drodze, czyli wszyscy won, bo jedzie Frog, to oskarżony w krytycznym czasie panował nad swoim pojazdem. Okay. To znaczy, jakby się w końcu rozp***szył na kimś, to zabił 300 osób. Wtedy tak. Wtedy, a to nie, to byśmy tak. go skazali. Ale jako, że nie zabił, to jest niewinny. Nie, bo jak wszyscy zdążyli uciec, to jest niewinny. I ja ci powiem tak, za nowatorskie podejście do sprowadzenia zagrożenia w ruchu, to ja uważam, że pani sędzi należy się awans. Nawet bym powiedział, że przeniesienie. Bo gdyż jako, że jesteśmy z Mokotowa, to wolałbym, żeby ona... A może, was przeniesienie nam, tak. Na przykład w Sopocie, żeby orzekała. Tam na tym deptaku niech sobie pojeździ Frog i zobaczymy. Dobrze, w każdym razie awans. Ale czym teraz zaimponowała ci pani Agata? No nie, no to wszyscy wiedzą czym. No wszyscy wiedzą. Jestem żaglem, jakimś tam żaglem. Ja śpiewam, ładnie, prawda? No bo chciałbym, żeby to zostało. Śpiewałem i śpiewałem ładnie. Uważam, że każdy powinien mieć piosenkę na czarną godzinę jakąś nagraną. Tak. Że w razie, gdybyś miał jakiś kłopot z prawem, to po prostu wstajesz w sądzie i mówisz, przepraszam, chciałem puścić piosenkę, jaką kiedyś zaśpiewałem i nagrałem. I... Wysoki sądzie, czy się wysokiemu sądowi podoba? I wtedy pani, proszę, i wtedy pani sędzia Pomianowska mówi, brawo panie Robercie. Twój adwokat. Mówi, proszę o dowód rzeczowy, nagranie, płyta CD. My to w ogóle, stary, możemy sobie jeździć jak chcemy. My jesteśmy pani... poetami, wiadomo. Oczywiście. Wiesz, oczywiście. To już dobrze. Ale nie wiem, czy właśnie czy poezja tak działa. No dobrze, ale wiesz co, zanim się o tym rozgadamy, to może puśćmy to, co powiedziała pani Agata. Nie, ja mam prośbę. Agata.
Najpierw jednak zaśpiewają? Materiał dowodowy. Materiał dowodowy. Ale materiał, że Beata jak jedzie? Beata jak śpiewa. A. Aż tak. Tylko trzymajcie się teraz. Uwaga. 3, 2, 1. Będzie bajm. Pięknie? Pięknie, ale nasze zdanie ma niewielkie znaczenie. Ważne, jak to się podoba pani Agacie. I chciałem tu teraz... Pani sędzi, wysokiemu sądowi, jak to się nie podoba. Nie jesteś po imieniu. No właśnie, nie. Jak to się podoba wysokiemu sądowi? Wysokiemu sądowi tak. Podoba się to... Odpowiedź brzmi. Wysokiemu sądowi podoba się to bardzo. Zresztą... Ale sam posłuchajmy jakby. Posłuchajcie. Ze zdumieniem sąd wysłuchał, że jedyną okolicznością, jaką prokurator wskazał za łagodzącą, jest przyznanie się do winy. Zatrzymam na chwilę. Jak zacząłem to oglądać, to myślałem, że to mówi obrońca pani Kozidrak, że ze zdumieniem przyjęliśmy to, co prokurator wygaduje. Ale dobrze, słuchajmy dalej. No tutaj trudno się z takim stanowiskiem zgodzić. Oskarżona po pierwsze przyznała się, ale zaraziła się, przeprosiła. Przyznała się. Zatrzymali, jak miała tam, wiesz, milion promili, jechała od lewej do prawej płasko. Daj spokój. Nie miała miliona promili. Nie, tylko wiem, przesadziłem. Się ale się przyznała. No i co? Czy pan jest pijany? Skoro panowie tak twierdzą. Ale przyznała się. Tak. I to jest... okoliczność łagodząca. Poza tym, słuchaj, no przepraszam. Brawo pani Beato, że nie szła pani w zaparte, że była pani trzeźwa. Miała tryb życia uregulowany. Poczekaj, tak, ale posłuchajmy dalej. Jest osobą niekaraną. Przez 40 lat posiadania prawa jazdy nie miała żadnych kolizji z prawem. Nadto, jako okoliczność łagodzącą, należy wziąć pod uwagę jej dotychczasowy uregulowany tryb życia, w tym niekwestionowany dorobek artystyczny oskarżonej, jej zasługi dla polskiej muzyki i kultury. Ja tylko czekałem, aż ta pani Agata, wysoki sąd, po prostu wstanie i zacznie śpiewać, wiesz. Nie ma wody na pustyni, karawana nie chce dalej iść. Wiesz, to by było wspaniałe. Uważam, że to by był prawdziwy pokaz. Słuchaj, ale ty nie rozumiesz jednej rzeczy, która się tutaj wydarzyła. Prawnik by wyłapał, a ponieważ ja doczytałem, to też wyłapałem. Otóż... To jest druga rozprawa, w zasadzie pierwsza rozprawa, ale drugie podejście do karania Beaty Kozidrak. Za pierwszym razem, nie wiem czy ta sama pani sędzia, w trybie tak zwanym nakazowym, czyli bez rozprawy, po cichu skazała panią Kozidrak za jej zgodą i wiedzą na pół roku ograniczenia wolności, tam 20 godzin prac społecznych. Musiałaby się spotkać z jakimiś ludźmi za darmo. Nie wiem, albo jakieś sprzątać tam te przystanki, nie wiem co. A pewnie wystarczyłoby do jakiegoś domu kultury pójść i z jakimiś ludźmi się spotkać. I 10 tysięcy grzywny. No i wtedy prokurator, stąd później ta szarża na prokuratora, co ten cymbał w ogóle nie rozumie okoliczności łagodzących. Otóż prokurator rzeczywiście cymbał, zupełnie głuchy jakiś prokurator i ślepy na piękno. Po prostu cymbał już. No po prostu cymbał, tak. Ten cymbał wziął się, odwołał. Powiedział, że to jednak za słabe jest. Za mało, jak na jazdę na bani. I okazało się, że nie za mało, tylko za dużo, bo odwołali jej te prace. Nie, ale kara została zwiększona. Nie 10 tysięcy grzywny, tylko 50 i 5 lat bez prawa jazdy, ale za to nie będzie z prac społecznych ograniczenia wolności. Generalnie to nie jest, żeby było jasne, to nie jest niski wyrok. 50 tysięcy złotych to jest dużo. Jak dla kogo? Generalnie, no wiesz... No dobra, jest dużo. Trudno, żeby sąd powiedział milion złotych. Masz zapłacić, Beata, bo dużo śpiewałaś. Znaczy, tak się nie dzieje w Polsce. 50 tysięcy to generalnie jest dużo za jazdę. Dużo, no. Trzeba powiedzieć sobie to wprost. Ale nie idzie do żadnego więzienia. Natomiast ten brak prac społecznych, to wygląda tak, jakby pani Beata najbardziej bolały właśnie te prace społeczne, że ona musi coś, nie wiem, brzydko się ubrać. Na przykład, wiesz, że nie w te lateksowe spodnie, tylko musiałaby na przykład kalosze założyć. Oj, to jest straszne. I ktoś by zdjęcie jej zrobił. Ale wiesz, że to jest absurdalne, no bo o czym my właściwie... Ale dobra, wiesz co, ja też rozumiem to, że to, jakim jesteś przez lata człowiekiem, wpływa na wyrok. Absolutnie tak. To rozumiem. To, że 40 lat nie dałeś się złapać na jeździe po pijaku,
Co też ma znaczenie. Może po prostu nie jeździłeś. Może nie jeździłeś, oczywiście. No. Natomiast odpowiedzieć nie dałeś się złapać. Pozostanę przy stwierdzeniu, nie dałeś się złapać. Bo nie wiem, no może nie jeździłeś, może jeździłeś, nie wiem. Nic dobrze. Nie sugeruję. Ja sugeruję, że pani Beata nie jeździła tu, nigdy. Nigdy nie jeździła po raz pijaku. Pierwszy raz się jej zdarzyło. Rane dobra, w porządku. No. I ja rozumiem to, że twoja historia ma znaczenie. Tak. Natomiast wystarczyło na tym poprzestać. 40 lat bez problemów z prawem, 40 lat jeżdżenia, ale jak sąd mówi i dorobek artystyczny, no to w tym momencie nóż mi się w kieszeni otwiera. No nie, ale zrozum też wysoki sąd. Wysoki sąd. Ale co, przychodzi Marcin Miller do sądu i sąd mówi, ale twoje piosenki są tak gówniane, że jeszcze zapłacisz dodatkowo stówę? Tak, tak. W sumie... Ale pomyśl o tym. Boże, tak trzeba. I każdy się dwa razy zastanawia, zanim nagrał słabą piosenkę. Pomyśl o tym w inny sposób. Od drugiej strony, życie takiego sędziego sądu rejonowego w Warszawa-Mokotów, to nie jest w ogóle jakieś takie miejsce, gdzie spotykasz tam Bóg wie kogo. Drobnych złodziejaszków, no kogoś tam. No i jak raz w życiu ci się trafi naprawdę fajny moment, no bo jesteś wiadrem, zielonym wiadrem i takie tam. A po co zmieniasz te słowa? One są wystarczająco głupie w oryginale. To dlatego, że mój ulubiony kabaret na koniec świata śpiewał taką pieśń właśnie w tym wydaniu. Jesteś wiadrem, zielonym wiadrem. Rozumiem. Stąd polecam zresztą państwu. Tego kabaretu już niestety nie ma, ale oni teraz pod inną nazwą występują. Dobra, dość. W każdym razie wracamy do tego. Pani sędzia wreszcie raz w życiu spotkała bohaterkę swojego dzieciństwa. Kogoś ważnego i chciała wyrazić swój zachwyt. A ty, ćwoku, prokuratorze jeden, w ogóle nic nie kumasz. Mhm. Się czepiasz kobiety, pani sędzi Agaty. No czepiam się. No szczerze mówiąc, nawet jest mi z tego powodu przykro. Użył mocniejszego słowa, że mnie to zbulwersowało. Dlatego w ogóle nie będę cię tulił. Dobrze. Cieszę się dzisiaj. Bardzo. Cieszę się bardzo. Ale w ogóle mam dla ciebie ciekawostkę na temat sądu na Mokotowie. No już się boję. On nie jest na Mokotowie. To jest w ogóle, zawsze mnie to dziwiło, że sąd rejonowy dla Mokotowa jest w ogóle daleko od Mokotowa. Się radził. Nie, jest dokładnie na ulicy Ogrodowej. A, to daleko. Tak, to jest Śródmieście. Zawsze tak byłem zaskoczony, bo wydawało mi się, że jest dość miejsca na Mokotowie, żeby sąd dla Mokotowa był na Mokotowie. Ale w porządku, jakby klei mi się to z tymi wyrokami, które zapadają. Ja w ogóle, wiesz co... Jesteś w ogóle fanem sądów, jak widzę. Jestem fanem sądów. Ostatnio miałem taką sprawę, znaczy ostatnio, ona trwała długi czas. A propos znanych ludzi, nawet Zbigniew Boniek zeznawał. W twojej sprawie? W mojej sprawie. Natomiast, Matko Boska, ukradłeś paluszki. Nie! Nie, zeznawał Zbigniew Boniek w sprawie tego, czy Dariusz Tuzimek, taki dziennikarz w środowisku, miał opinię Lenia, czy nie miał takiej opinii. No i to była w ogóle długa sprawa, gdyż pierwsza instancja trwała, nie wiem, ze 2 lata i z 15 świadków było przesłuchiwanych. Głównie byli to moi świadkowie, którzy generalnie zeznawali mniej więcej to, co napisałem. I w pierwszej instancji zapadł wyrok, że nie muszę przepraszać Dariusza Tuzimka za to, co napisałem. A potem była druga instancja, która odbywała się na Zoomie. Mhm. I były to 2 spotkania na Zoomie. Moim zdaniem tak, znaczy nie włączałem stopera, ale po 3 minuty trwały te 2 spotkania na Zoomie. Ktoś zaraz powie, że nie 3, tylko 4,50. No dobra, dobra. Jest no. To możliwe. No i te 2 spotkania na Zoomie i się okazało, że jednak muszę go przeprosić. Przeprosiłeś już? Jeszcze nie, ale muszę. Przeproś. Przepraszam. No i już. Krzysztofie, to wiesz co? To ja cię może jednak uściskam za to. Nie, odwal się. Do widzenia państwu. Do widzenia.